Zaczynaj, ty dzisiaj zaczynasz. Dobra. Dzień dobry bardzo, witają was wasi najulubieńsi neuroterapeuci, czyli Patryk Sobotka i Maciej Duczyński. Ja chciałem powiedzieć, słuchajcie, że, bo zdałem sobie teraz sprawę, że niedługo tych neuroterapeutów oficjalnie będzie więcej. Nie to, żeby my byśmy mieli oficjalnie jakoś. Tak. Ale właśnie jest po pierwsze moduł kliniczny pierwszy, gdzie nadajemy tytuł neuroterapeuty z numerem, tak. Że jesteś neuroterapeuta 1, tak dalej. Tak, numer ewidencyjny. I startuje też moduł kliniczny, który de facto jest jakby tym piątym modułem, tak? To jest piąty moduł NIT-u. I po prostu tych neuroterapeutów będzie więcej. Ale oczywiście standardowo my zostaniemy waszymi najbardziej ulubionymi. Klasyka, no nie? Jak było od początku? Wtedy byliśmy jedynymi? A to będziemy najbardziej ulubieni. Tak, ale zawsze mówiliśmy, że najbardziej ulubieni. Tak. I tak już ma zostać. Słuchajcie, mamy w ogóle rozkmin troszeczkę różnych. W ogóle takich życiowo-przedsiębiorczościowych. No, tak. Bo w ogóle zmiany, jakby nie było. Zmiany. Ale tak, na dobre. Ogólnie ostatnio zmiany idą na dobre w większości przypadków, bo ja zauważyłem, że my się jednocześnie rozrastamy kurcząc. Bo na przykład... Paradoks. Paradoks. Bo słuchaj, naprawdę bardzo łatwo wpaść pewnego rodzaju pułapkę. Pułapkę tego, że jest ci dobrze, rozrastasz się, więcej przestrzeni, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale my jakiś czas temu mieliśmy biuro i studio nagraniowe, można powiedzieć. Tak. No i zrezygnowaliśmy z niego. To nie było potrzebne. W ogóle nie, tracąc jednocześnie ze 100 koła przynajmniej. No tak. Na to przez rok. Tak. Nigdy o tym nie myślałem w ten sposób i teraz jest mi nawet trochę przykro. No bo na, wiecie, Warszawka, 100 ileś tam metrów, 50 chyba, czy coś takiego. Strasznie dużo mieszkań. 6 tysięcy miesięcznie mniej więcej wychodziło to. Umeblowanie tego. Mamy bardzo dużo takich teraz niepotrzebnych rzeczy, na przykład związanych z wygłuszaniem. Fakt. Dźwięku, no nie? No tak. Tak. Okej. Okay. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, szkoleń pewnie mieli. Czy my mieliśmy więcej szkoleń? Chyba mieliśmy trochę więcej osób ze współpracy. Ofertę mieliśmy trochę większą. Bo mieliśmy, że wiecie, dużo kursów online'owych. A teraz zmniejszyliśmy to tak naprawdę do bardzo łatwego dostępu do neuroklubu. I pewnie będziemy tych szkoleń zmniejszać ilość, prawdopodobnie. Jednocześnie robiąc taką bardziej spójną, konkretną koncepcję zbitą ofertę, gdzie jedno będzie wychodziło z drugiego. W sumie już tak się dzieje, już jest nieźle, ale w tym kierunku to idzie, więc jest jakby mniej, a jednocześnie suma summarum daje to więcej. No bo mówi się o tym, wiecie, na pewno słyszeliście taką zasadę, że w firmie 20 produktów albo 20 osób zarabia 80% tej firmy, kręci obrotu 80%. Tak, albo że, no tak, i że te jakby 20, czyli jakby, no to jest to samo. No. Chciałem w sumie powiedzieć, że 20% działań generuje 80% korzyści, tak, nie? Tak, więc docelowo gdzieś tam i minimalizujemy na przykład. I też minimalizujemy, trzeba będzie zrobić tak, żeby wszystkie osoby z naszego gabinetu dowiedziały się o tym przed tą publikacją tego materiału. Dobrze by było. Więc możemy teraz powiedzieć to? Bo ten materiał wjedzie kilka dni po my to nagrywamy, nie wiem, który dzisiaj jest, ale po prostu będzie za tydzień publikowany. Będzie publikowany za tydzień, więc trzeba wszystkim powiedzieć wcześniej o tym. Ale chodzi o to, że mamy dwa gabinety do tej pory, które ogólnie funkcjonują, ale strasznie dużo czasu zajmuje, żeby one funkcjonowały. Tak, jest dużo takich organizacyjnych rzeczy, które w ogóle nie są związane z tym, co my w sumie byśmy chcieli robić. I co robimy dobrze i lubimy i jakby w ogóle wszystkie nasze starania powinny iść w ogóle w tą stronę. Tak. Nie, czyli musimy sobie tak w ogóle, znaczy my to już, teraz mówię, że musimy, w sensie, że my wszyscy, łącznie z wami, którzy nas słuchacie, bo my to już jakby mamy po części przemyślane. Mówię po części, bo już jakby to przemyśleliśmy, ale wiadomo, że to się jeszcze w życiu może parę razy zmieniać. Nie? No, znaczy teoria jest w miarę załatwiona, ale jak to wprawnie w praktykę, to się coś tam rozmyje i okaże się, że, że nie jest nie tak, jak do końca czegoś, zaplanowaliśmy. Dokładnie, bo po jakby, prostu życie, nie? Szczególnie, że te biznesy aktualnie nasze, większość opiera się na czynniku ludzkim, a on jest ciężki do oszacowania, na przykład jak ktoś na coś zareaguje, jak to się wydarzy i po prostu... Tak. Czyli my mamy swoje plany, ale też inni ludzie też mają swoje plany. Tak, i w ogóle życie ma też swoje jeszcze plany. Tak. Jak to jest taki fajny tekst, że jakby powiedz Bogu o swoich planach, a zaśmieć się w twarz, coś takiego?
Nie pamiętam, ale chyba no, było coś takiego. Wyśmiejecie chyba coś takiego, no, no. Nie? Że tak. Różnie to może być. Tak, czyli koniec końców jakby chodzi o to, żebyśmy chcieli, mam nadzieję, że wszyscy robić w życiu te rzeczy, które nas pasjonują. Tak. I na przykład różne rzeczy związane z taką administracją. Nawet nie lubię słowa administracja. To one na przykład nie są moją mocną stroną. Ja tego w ogóle nie lubię. Powiem wam pewną historię, która dzięki czemu może po prostu oszczędzicie wiele pieniędzy i wiele czasu i wiele nerwów, gdzie po prostu jest to nasza historia. I mianowicie summa summarum chodzi o to, że mieliśmy dwa gabinety i po prostu będziemy mieli jeden, moim zdaniem, bardzo, 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 bardzo dobrze funkcjonujący, dlatego że po prostu część ekipy łączymy jakby w jeden team, dzięki czemu odchodzi tak naprawdę nam zarządzanie dwoma miejscami, reklama dwóch miejsc, tworzenie ekipy w dwóch miejscach, no i tak naprawdę obstawienie wszystkich tych gabinetów, które my aktualnie mieliśmy, bo na dzień dzisiejszy w gabinecie tutaj, w triadzie zdrowia, gabinetów jest 5, można powiedzieć. Tak. W świadomych zdrowia też teoretycznie gabinetów jest, może być, że 5, takich reprezentacyjnych 4 i taki 5 masażowy. I słuchajcie, żeby obstawić 10 gabinetów, żeby to miało ręce i nogi, żeby w ogóle ten czynsz wychodził, wszystko zgadzało się i w ogóle wszystkie opłaty i tak dalej, to naprawdę powinno się kręcić to i powinno przychodzić bardzo, bardzo dużo pacjentów. Bardzo dużo pacjentów. A to oznacza, że będą też bardzo dużo terapeutów. Oznacza, że ich trzeba po prostu wszystkich jakoś tak trzymać w ryzach w miarę, tak zaopiekować się trochę nimi. A na przykład ja jestem bardzo beznadziejnym menadżerem. Co by nie mówić, bardzo beznadziejnym menadżerem i to jest coś, co mi w ogóle nie wychodzi. I nawet nie chcę chyba, żeby mi wychodziło specjalnie, bo ciężko być po prostu dobrym terapeutą, który pracuje i zajmuje się diagnostyką i pracuje psychosomatycznie i dobrym instruktorem i kolesiem, który potrafi nagrać jakiś materiał i coś tam napisać, i jednocześnie być dobrym menadżerem, no kurna mać. I trochę jeszcze mieć trochę jakiegoś życia prywatnego na przykład, tak, nie? Na przykład, to, bo to warto o tym wspomnieć. Tak. I jeszcze być jako takim ojcem, no nie? I przyzwoitym mężem, byłoby fajnie. Więc nawet, nie to wiesz co, że jest mało czasu, bo znaczy oczywiście musisz czegoś zrezygnować, jednocześnie musisz w czymś po prostu przykładać się mniej, przez co jesteś po prostu tą osobą, no gorsze, bo się nie starasz po prostu. Bo wiesz, jakbym chciał być dobrym menadżerem, to teraz powinienem sobie pójść na szkolenie, jak być dobrym menadżerem, na przykład, albo przeczytać książkę, jak być dobrym menadżerem, a jednocześnie może bym wolał przeczytać książkę, na przykład, o co chodzi w ogóle z tematem pracy psychosomatycznej przykładowo. No bo jakby muszę brać którąś książkę, albo któreś szkolenie. A czas jest ograniczony. A czas jest ograniczony, dokładnie, więc jednocześnie posiadanie przykład dwóch menadżerów, albo w ogóle menadżera, który jest pomiędzy gabinetami, jest po prostu trudne. I powiem wam pewną historię, dlatego że pytacie nas, mnie w tym roku, może bym powiedział, że jestem beznadziejny menadżerem, to mnie nie pytali, ale w tym roku pytały mnie przynajmniej 4 osoby, naszych kursantów w ogóle cudownych, neuroklubów i tak dalej, dlatego że chcieli po prostu zobaczyć mój punkt widzenia pod kątem otwierania gabinetu. I słuchajcie, bo my już jesteśmy na jakimś etapie, tych gabinetów u nas było już kilka. W kilku różnych miejscach. W kilku różnych miejscach. Mm-hmm. Znaczy też nie aż tak bardzo, bardzo dużo, bo w sumie zaczęliśmy sobie od gabinetu małego gabinetu, którego dołączyłeś na Żoliborzu. Tak. A później otworzyliśmy razem wspólny gabinet na Miłobędzkiej. Później przenieśliśmy się właśnie tam, gdzie teraz jest Świadomie Zdrowia na Bokserskiej. I w międzyczasie powstał drugi na Kleszczowej. I to w ogóle już był taki rozrzut, ten Kleszczowa plus Bokserska, dlatego że no, my nie mieliśmy aż tak dużo ludzi, żeby obstawić dobrze te gabinety dwa. Mhm. I to już budowało pewnego rodzaju taki miszmasz, na czym się bardziej skupić, w ogóle o co chodzi, dlaczego jeden idzie dobrze, drugi gorzej, później zmiana, jeden się dobrze, a drugi gorzej. I w ogóle rotacja ekipy cały czas. Więc słuchajcie, jeżeli na przykład ja bym otwierał gabinet, w ogóle miałbym, powiedzmy, był na początku oczywiście, jak jesteście średnimi terapeutami, to nawet nie ma co myśleć o gabinecie. No chyba, że po prostu wiecie, że jesteście dobrymi menadżerami i że jesteście w stanie zebrać super ekipę, jakąś niewielką, no to śmiało. Ale większość sytuacji wygląda tak, że po prostu to dobrzy terapeuci otwierają gabinety, rozszerzają je. I sytuacja wygląda tak, że nie ma sensu pchać się w dużą przestrzeń z dużą ilością osób, których trzeba wyszkolić w miarę, jakby, żeby się nie dogadywali, żeby był jakiś wspólny plan na tego pacjenta, żeby to była wysoka jakość tych produktów. Więc jest to ciężkie. Dużo lepszą opcją jest na początku po prostu skupić się na swoim dobrze rozbudowanym grafiku z jakąś listą rezerwą pacjentów, czyli po prostu być super terapeutą, do którego ludzie walą drzwiami oknami, o to mniej więcej chodzi. I później
powoli, bardzo powoli sobie ten zespół rozbudować, ale bardzo powoli. Tak, żeby to wynikało z pewnej potrzeby, bo może się okazać tak, że trafia do ciebie pewna grupa osób, załóżmy, pracujesz, załóżmy neurodiagnostyką. I tam przychodzą do ciebie ludzie na przykład z tematami trzewnymi. I się okazuje, że dużą ilość tych osób, które mają problemy trzewne, są kobiety, które mają przy okazji też problemy uroginekologiczne. I ty jednocześnie radzisz sobie fajnie z częścią problemów uroginekologicznych, ale okazuje się, że czasami być może trzeba tą kobietę jakby bardziej zrozumieć pod kątem całego, nie wiem, tematu związanego z ciążą, z porodem, możesz opracować perwaginum, może perektum, nie wiadomo. I stwierdzasz, że fajnie było mieć osobę, która pracuje w uroginekologii. I ten twój team się naturalnie powiększa, bo ty jesteś w stanie zapewnić od razu tej osobie pacjentów uroginekologicznych przykładowo. Albo załóżmy, stwierdzasz, że fajnie byłoby mieć osobę, która gdzieś tam uruchowo tą osobę wspomoże. A w gabinecie na przykład masz taką przestrzeń, że ten ruch, taki trening medyczny też jesteś w stanie tam zrealizować. Więc powolutku dorzucasz sobie osobę, która pociągnie twoich pacjentów pod kątem ruchowym. Więc on się bardzo powoli rozbudowuje i dużo osób na przykład nie wie, że oni potrzebują także jednego gabinetu na jednego terapeuty. Nie, to jest przynajmniej w warszawskich realiach byłoby prawie niemożliwe do zrealizowania. Drogie po prostu, bardzo drogie. No bo właśnie, taka to mam jedna, na myśli, że to inaczej musiałby każdy z tych terapeutów pracować ogromną ilość czasu, żeby w ogóle spłacić czynsz za taki lokal. Tak, dlatego że powiedzmy, że taki jeden lokal, na przykład rozbijając na przykład, no nie wiem, nawet to powiedzmy bokserstwo jest około 1500-2000 gabinet. No jeden. Tak. I tak myślę, że tak jest wszędzie, jak robiliśmy. Myślę, taki tak. research, to jest taka podobna cena, więc zobaczcie, też musiałoby przyjść dobrych kilku pacjentów, żeby, po znaczy kilkunastu, żeby ten gabinet się zwrócił po prostu. Na zero. A oczywiście są też inne opłaty. Oprócz gabinetu jest system do zapisów, być może jest recepcja, być może jest reklama, marketing, więc tego jest troszeczkę więcej niż sam najem. I okazuje się, że jeden gabinet, jeżeli on pracuje od rana do wieczora, to tam jest w stanie spokojnie dwie osoby to lekko ręką pracować. Lekko ręką pracować dwie osoby. Dlatego, że my też, słuchajcie, bardzo mocno zachęcamy do takiej pracy nie po 12 godzin dziennie, bo jest tak, Błażej, nie po 12 godzin dziennie, Błażej dołączy, dlatego, że jest ciężko trzymać dobrą jakość pracy. Rzeczywiście, żeby ci pacjenci byli zrobieni na tip-top. Już zdecydowanie wolałbym podnieść stawkę, żeby to była bardzo wysoka jakość spotkania z tą osobą, niż po prostu wydłużać czas szkolenia. Bo prawdopodobnie jest tak, że większość osób, jeśli chodzi o podejście jakby biznesowe, to ma jakieś takie założenia, że chciały w tym gabinecie zarobić, nie wiem, 8 tysięcy złotych miesięcznie. Albo 10, albo 15. No nie wiem, w zależności od tego, to każdy ma swoje jakieś inne oczekiwania. I wtedy po prostu trzeba sobie więcej oszacować, ilu ja muszę przyjąć pacjentów, żeby na przykład na tą stawkę wyjść. Bo powiedzmy, taka stawka powoduje, że jestem w stanie pozwolić sobie na to i wieść taki tryb życia, albo dłożyć sobie na coś, albo spełnić swoje marzenia. Też ma każdy jakieś inne pewnie plany na swoje życie. Więc na przykład u nas dużo osób pracuje w trybie 6 godzin. I maksymalnie 5 dni w tygodniu. I to jest 30 godzin pracy z pacjentami. To jest naprawdę, moim zdaniem, to jest dużo. Sporo. To jest dużo. Tak. To jest dużo, jak ma się odpowiednią stawkę, to jest naprawdę bardzo fajne wynagrodzenie. Z tego może wyjść. Więc słuchajcie, jeżeli macie otwarty gabinet w takich normalnych godzinach, aczkolwiek można byłoby go rozszerzyć, typu 8-8. To jest taka normalna godzina. Że dużo ludzi lubi pracować po południu, bo na przykład mają poranki na coś fajnego dla siebie, dużo lubi pracować rano. Oczywiście większe zainteresowanie godzinami jest raczej po południu, przynajmniej początkowo, bo jednak ci ludzie pracują. Raczej tak. To też może zależeć po prostu od miejsca, nie? Tak. Bo na przykład tutaj przynajmniej takie mam wrażenie po dyskusjach z ludźmi z innych części Polski, głównie na przykład z małymi miejscowościami, to faktycznie jest tak, że raczej te godziny takie popołudniowe są mocniej troszeczkę oblegane. No, my tutaj pracujemy akurat w Warszawie i jest o tyle pod tym kątem spoko, że dużo osób, które do nas przychodzą, mają bardzo elastyczny czas pracy, nie? Czyli na przykład mogą sobie albo na to pozwolić, żeby w trakcie pracy wyjść na terapię, albo pracują zdalnie, albo prowadzą jakieś swoje biznesy i po prostu mogą sobie gdzieś tam po prostu wyskoczyć i to jest dosyć proste do ogarnięcia dla ludzi. Aczkolwiek no też fajnie, jeśli się... No możemy też pracować w jakichś takich... No wiadomo, że nie wszystkim to też pasuje, więc też się czasami tak zastanawiam,
Co jest nie tak, jeśli ktoś się na przykład się nad tym zastanawia, czemu mu za bardzo nie idzie, a ma na przykład grafik ustawiony, że pracuje od 10 do 16. Czyli ani cię nie ma rano, ani po południu w sumie. Bo jednak oblegane są godziny przed pracą typu 7, 8, 9. Tak. I później oczywiście 16, 17, 18, 19, 20 przygodowo. Więc oczywiście, ale na przykład zauważyłem, że u nas w gabinecie było tak, że jak na przykład ktoś pracował 4 dni w tygodniu i na przykład miał 2 dni po południe, 2 dni na rano, to dużo łatwiej zapełniają się te godziny popołudniowe. Oczywiście później, jak jesteś dobrym terapeutą i po prostu ta system poleceń działa u ciebie dobrze, plus jest jakaś fajna reklama na ciebie zrobiona, to tak naprawdę już później nie ma dużego znaczenia. Jakby ludzie cię przychodzą w każdej godzinie. Grafik zapomina, tak, nie? Zwalnia się jakaś godzina, po prostu pach, szybko wpadają. Natomiast myślę, że te początki są takie, że jednak te godziny popołudniowe bardziej. I sytuacja wygląda tak, że jeżeli pracujemy w takim trybie 6-6 przykładowo, to spokojnie w dwie osoby możemy pracować na taki praktycznie pełen etat inną osobą. Jeżeli chcielibyśmy ten gabinet rozszerzyć na przykład na soboty, albo na przykład rozszerzyć na przykład na 7-21, to się może okazać, że w jednym gabinecie można spokojnie obsadzić, powiedzmy... Takie 2,5 etatu. Nie? 2,5 etatu, no nie? I to się dla niektórych sprawdza, bo niektórzy być może pracują już gdzieś, mają swoją stałą pracę i poszukują sobie dodatkowego zlecenia u kogoś. A może być tak, że po prostu ktoś chce pracować 3 dni w tygodniu. Dlatego, że po prostu... Może ma inne zobowiązania, tak, albo jeszcze dokładnie się uczy gdzieś. Albo realizuje się, albo właśnie uczy się, albo ma weekendy zajęte, bo studiuje na przykład osteopatię przykładowo, fizjoterapię, to jest bardzo popularne. Albo i weekendy masz na naukę, albo wyjazdy, przez to w tygodniu ma czas na odpoczynek jakiś. I znam dużo osób, które mają wolną środę albo wolne piątki. Więc to rzeczywiście mogło być fajne. Więc się okazuje, żeby tak naprawdę mieć bardzo prosperujący gabinet, to nie musimy mieć dużo powierzchni. I ja bym na pewno szedł w tym kierunku, bo w ogóle otworzenie gabinetu i zatrudnienie w ogóle, nie wiem, 5 albo 4, 6, 3 nawet osób, które mają w tym momencie w grafiku pustkę, to naprawdę trzeba bardzo dużo czasu poświęcić, albo dużo kasy, dużo jeśli chodzi o marketing, żeby po prostu ten grafik im rozruszać. Bo to, że na przykład, przykładowo, ja na przykład jestem w miarę rozpoznawalnym terapeutą w Warszawie przykładowo i w tym momencie otwieram nowy gabinet, biorę 3 osoby, które są moimi kursantami i w ogóle ściągnę mi z różnych miejsc w Polsce, ale nie są z Warszawy, są w ogóle niekojarzeni, to zanim ja zbuduję im taki przyzwoity grafik, to prawdopodobnie to będzie trwało kilka miesięcy. Lekką ręką kilka miesięcy. Więc prawdopodobnie będę musiał dokładać do tego przez kilka miesięcy, zanim to się w ogóle rozrusza. O ile się rozrusza, a się może okazać, bo oczywiście wiecie, my pracujemy tutaj z czynnikiem ludzkim, że to się rozrusza w końcu i ktoś powie, że kurde, wiesz co, jednak Warszawa to nie jest moje miejsce. Ja to jednak Pcim Dolny. Kłobuck. To jednak tak. I ktoś wyprowadza. I stworzyliście naprawdę, i oczywiście, no, wiecie, nie możecie tej osobie nie wiem, powiedzieć, nie, słuchaj, jeszcze rok musisz ze mną pracować, byś się wrócić, bo to osoba po prostu będzie nieszczęśliwa, więc ona... Nawet nie tak wiecie. Nie zrobi dobrej roboty. Nie zrobi dobrej roboty. Jak mental wpływa na to, ile macie w ogóle w grafiku wolnej przestrzeni. Ja jestem w stanie w tym momencie odpalić grafik kogoś z gabinetu, zobaczyć ten grafik i powiedzieć: o, coś się dzieje u tej osoby. On nie wygląda jak 2-3 tygodnie temu. I pytacie się i mówisz: kurde, wiesz co, mam jakiś gorszy okres teraz. Jakoś mniej zmotywowany jestem. Coś mi się za bardzo tutaj nie chce. Więc to rzeczywiście jest bardzo czasochłonne. Ja pamiętam sytuację, że były osoby, u których były takie momenty, że minął 3 miesiące i ktoś miał ten grafik naprawdę dobry. Były takie momenty. Ale były takie momenty, że minął rok i on dalej wyglądał kiepsko. Z różnych powodów. Jakichś mentalnych, czy jakichś tam... No, po prostu tych możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Więc słuchajcie, nie idźcie w tą stronę. Teraz mieliśmy w ogóle też kursanta aktualnie. Ja dziś jestem po ostatnim, 6 dniu kursu, w ogóle nie mówię, jestem z niego mega zadowolony. Masaż na boki z Michałem Dzierzyk był zaawansowany. Sztos. Naprawdę czuję perełkę szkoleniową bardzo mocno. Kilka lekkich poprawek tutaj. Wprowadzimy. Też było po was dzisiaj widać. Michał był trochę zestresowany. To myślę, że tak mogę powiedzieć. Chyba się nie obrazi. Nie. Był trochę zestresowany przed kursem, bo to taki już, wiesz... No, chciał, żeby to wypadło jak najlepiej i parę dni go nie widziałem. Dzisiaj akurat wpadłem i widzę, że Michał taki zadowolony. Tak, bardzo mi się podobało. Był w swoim żywiole, bardzo mi się podobało. Fajna, mała kameralna grupa, ale
Nie o to mi dokładnie chodziło. Chodziło mi o to, że po prostu tutaj był Paweł, starożytnik, pozdrawiamy, który na przykład bardzo cieszył się, że się nie wplątał ostatnio w otwieranie dużego gabinetu, a miał takie możliwości, był dobrym terapeutą u siebie, ale to się właśnie wiązało z tym, że miałby stresu, być może jakiś kredyt by się pojawił, jakieś zobowiązania i słuchajcie, wcale nie jest bardzo prosto, powiem wam szczerze, zarabiać z gabinetu na innych pacjentach niż twoi, według mnie. Bo jak ty przyjmujesz to, jakby jesteś pewny tej roboty, możesz sobie windować stawkę, podnosić ją, jakby zarabianie z bycia dobrym terapeutą jest stosunkowo proste. Można spokojnie zrobić 5 tysięcy, 10, myślę, że 15, myślę, że do 20 można dojść. Będąc dobrym terapeutą naprawdę w dużym mieście, a nawet niekoniecznie w średnim mieście, spokojnie można kilkanaście tysięcy mieć obrotu, jeżeli ma się małe koszta gabinetu, bo masz niewielki gabinet, pracujesz sam, nie masz recepcji, tylko obsługuje jakaś firma zewnętrzna, to naprawdę można bardzo, bardzo dobrze funkcjonować. Można być w tych 5% najlepiej zarabiających ludzi w Polsce, bo tylko po... Ja nie wiem, że to jest prawda. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe, że tylko 5% ludzi w Polsce zarabia powyżej 15 tysięcy miesięcznie. Może tak. Jak nie, to mamy ewentualnie dobrych znajomych częściowo, ale wydaje mi się to... Samych fizjoterapeutów. Też. Ale wydaje mi się, że no nie wiem, tak słyszałem po prostu. Nie znam jakichś dokładnych statystyk, ale wydaje mi się, że nie jest to jakoś bardzo, bardzo dużo. 15 tysięcy miesięcznie. Znaczy no tak znowu, patrząc po prostu po pracy takiej terapeutycznej, no to myślę, że każdy może sobie sam łatwo dosyć policzyć, jakie tak. są stawki za terapię w konkretnych miastach. Tak. I po prostu oczywiście one nie są, że jest ilość godzin. Wiecie, to nie jest żadne ograniczenie, żeby nie było, bo te stawki mogą być dużo wyższe. Dlatego mówimy o jakichś tam w ogóle średnich. Tak, tak, tak. O procentach, wykresach, statystykach, więc powiedzmy, że teraz w Warszawie chyba taka dosyć średnia stawka za wizytę terapeutyczną to jest 200 zł, nie? Tak między 150 a 200. Tak, ja myślę, właśnie szacował jakieś 180 prawdopodobnie, że to jest średnia. Że 200 średnia. To jest tak, patrzysz tak, dużo miejsc jednak ma te 150, wydaje mi się, że 180. I załóżmy masz taką sytuację, że masz tych osób 100 miesięcznie, to jest 25 osób w ciągu tygodnia, no to możesz dojść do 18 tysięcy, odjąć oczywiście koszty, typu właśnie choćby to przestrzeń, którą wynajmujesz za te 2000, ZUS i tak dalej, no to ci zostaje około tam 14-13, więc plus tam podatek, nie jest źle, ogólnie nie jest źle, więc może to rzeczywiście fajnie wyglądać, a 100 miesięcznie to nie jest aż tak też bardzo dużo. Spokojnie można... Tak jak mówiliśmy o takiej 6 godzinach pracy od poniedziałku do piątku, to teoretycznie miałbyś 120 plus pacjentów w ciągu miesiąca. No wiadomo, że to tam części gdzieś tam może odpaść po drodze, ale, ale mimo wszystko tak to mniej więcej powinno się wtedy kształtować. Też się nie napalajcie, jak ktoś powie teraz, bo będę fizjoterapeutą, bo teraz policzył sobie 18 tysięcy, będę zarabiał obrotu, robił. Słuchajcie, żeby zbudować sobie taki fajny grafik, gdzie rzeczywiście jesteś na tyle terapeutą, że masz 100 wizyt w ciągu miesiąca, to trzeba się troszeczkę postarać. To nie jest proste. Trzeba się naprawdę trochę postarać. To też nie są pierwsze miesiące, a być może też nie lata pracy w zawodzie, nie? Tak. Trzeba troszeczkę zainwestować w szkolenia, trzeba mieć trochę w głowie pokładane. Trzeba mieć tak naprawdę też inne umiejętności, bo to nie jest tylko wiedza twarda. Bo trzeba mieć dobre umiejętności komunikacyjne, trzeba umieć trochę w marketing medyczny, jeśli chodzi o sprzedaż swoich usług, swojej osoby, więc może być jakieś social media albo jakiś inny dostęp do tych ludzi, których masz. Ale jest to spokojnie do zrobienia. Ktoś ma duże samozaparcie, to jest jego cel, żeby po prostu, nie wiem, tyle zarabiać. Jakby jest to zrobienie. A czasami jest to po prostu efekt uboczny tego, że po prostu jesteście dobrymi specjalistami. I tego też się trzymajmy, bo na przykład tak to wygląda więcej trochę w naszej sytuacji, że to jest jakby efekt uboczny, że po prostu robicie fajną robotę, spełniacie się, jest ciekawie i przy okazji to się też pokrywa z po prostu z waszym stanem konta. Więc sytuacja jest taka, że na pewno powolutku, bo zajmuje to dużo czasu i to można powoli sobie, wiecie, rozszerzać i na to spokojnie macie czas. Ja też na przykład nie jestem zwolennikiem. Wydaje mi się, że w naszej branży to jest bardzo głupie, żeby na otworzenie gabinetu na przykład brać różnego rodzaju kredyty. Dokładnie, bo nam się na przykład udało przez wiele lat nie brać niczego i po prostu funkcjonować fajnie całkiem, jeśli chodzi o firmy szkoleniowe i gabinety. Mogą być oczywiście, wiadomo, dynamiczniej, lepiej, bo powiem, że u nas jest taki problem, że my mamy tych biznesów przynajmniej dwa, a tak naprawdę trochę trzy, można powiedzieć. Bo jest firma szkoleniowa stacjonarnie, jest firma szkoleniowa online'owo, to trochę inne rzeczy i są gabinety. No. Znaczy, są trochę gabinety typu twoja usługa,
i trochę inni ludzie. Tak. Więc to jest takie trochę zawiłe, więc jakby na czterech tak, rzeczach się skupić różnie, i to jest różnie. Stąd powiem wam szczerze, że my aktualnie długo tutaj i Maciek z taką inicjatywą wyszedł. Ja też trochę liczyłem na to, ale ja nie wyszedłem z niej jeszcze, więc Maciek uprzedził mnie mocno i fajnie, że po prostu trochę zawężamy sobie to i po prostu robimy naprawdę jeden fajnie prosperujący gabinet. Pewnie nam się uda zrobić to od września, bo to też jest taki proces. No na pewno znowu trzeba się liczyć z tym, że wszystkie zmiany i to też myślę, że warto się tym podzielić. Jakbyście mieli jakieś takie dynamiczne zmiany sobie nagle w swoich biznesach wprowadzać, to właśnie dobrze, jeśli one są no raz, że przemyślane, na co jest potrzebny czas, ale też no nie mogą być zbyt gwałtowne, bo jak sobie zrobicie taką zmianę typu nagle przenosicie się gdzie indziej i w ogóle nie dajecie nikomu znać. Nie? Tak. Albo po prostu wrzucicie jeden post na Instagram typu: hej, od dzisiaj nie jestem na Wałbrzyskiej, tylko na Jana Pawła, pozdro. Nie? I po prostu się zastanawiasz, jesteś sobie już drugi dzień w nowym gabinecie. Myślisz, hej, o co chodzi, gdzie są ludzie, nie? No pewnie po prostu potrzebny jest też czas na komunikację. Jakieś faktycznie poinformowanie tak. wszystkich. To się musi czasami gdzieś tam zapisać trochę w świadomości. Musi się trochę przez social media jakiś taki temat przewinąć. A też komunikacja, jak masz to jest ważne, nie? 2 czy 3 miesiące czasu na to, to praktycznie każdej osobie, która do ciebie przyjdzie, możesz powiedzieć, że widzimy się wtedy i ona też mówi swoim znajomym i to gdzieś powolutku tak. gdzieś żyje. Potem oczywiście doklejasz to postem, filmem, rolką, komunikacją, wszyscy twoi znajomi o tym wiedzą i to jest takie naturalne, jednocześnie i tak się liczy z tym, że część osób się gdzieś tam zagubi. Wykruszy się, zagubi się. Albo nie będzie im na przykład pasowała nowa lokacja. Tak. Nie? Może tak być. Może być tak, że zmienisz na przykład nazwę i też ci się osób gdzieś tam zagubi. No. No tak, więc może też dobrym jest pomysłem na przykład nie robić dużej ilości zmian naraz. Jak sobie naraz zmienisz wszystko, no to jakby definitywnie wychodzi z tego, że jedyną stałą rzeczą w tym gabinecie jesteś ty. A może i nie, bo zmieniasz sobie też na zespół i się okazuje, że teraz przyjmujesz mniej, bo robisz się menadżerem. Czyli naprawdę jest zupełnie nowe miejsce z zupełnie nowymi ludźmi i nawet ty trochę też tam jesteś. Tak. Tak. Dokładnie, bo co najmniej jest taka sytuacja, powiem wam na przykład, takie historie znam od kursantów, znajomych i tak dalej, gdzie na przykład ktoś z mojego gabinetu, gdzie już powiedzmy nie mieścili się, dobrze prosperującego gabinetu, z fajnym grafikiem już zapełnionego, z dobrą ceną, przenieśli się do innego miejsca, oczywiście większego miejsca, z większymi kosztami, z nowymi terapeutami, zmieniając nazwę od razu. Rebranding jest bardzo poważną rzeczą w ogóle. Bardzo poważną rzeczą. Słuchajcie, jak my nawet w Neuroprojekcie zrobiliśmy to za szybko, za dynamicznie. A to i tak długo trwało. I tak to trwało długo. Trochę była momentami słaba komunikacja, na pewno za mało komunikacji. I słuchajcie, a i tak mieliśmy wrażenie, że jest jej bardzo dużo. Tak, nie? Ale okazuje się, że po prostu stan konta później pokazał, że no tam... Że jednak się to... Tak, i później po prostu bardzo długo jeszcze były gdzieś jakby zapytania, gdzie jest projekt masaż, tak. o co chodzi. Czy będzie dalej masaż tkanek gumowych? Czy będzie dalej, tak, bo to jakby dalej budziło jakby skojarzenia, jakieś wątpliwości co do tego, czy my... Nawet jeśli się zmieniliśmy, tak? Bo to może ktoś odnotować, że zmieniła się nazwa i teraz jakby za tym idą skojarzenia, że hej, jak zmieniła się nazwa, to pewnie robią co innego. Może no, tak więc być. Jakby, no okej, okay, nie zostaliśmy nagle serwisem RTV AGD, nie naprawiamy sprzętów, nadal zajmujemy się terapią, ale już jakby w głowie odbiorcy pojawiają się jakieś zmiany, a nasz mózg niespecjalnie lubi, jak jakieś zmiany są. Przynajmniej tak. na początku to jest takie... Coś jest nie tak. Więc i wtedy dobrze, ludzie są trochę niepewni i tak naprawdę odwlekają delikatnie na przykład moment przyjścia do ciebie, bo mówią, zobacz, jak to się rozwinie, się dzieje, co się u nich na social mediach dzieje, albo pójdzie mój znajomy, ja się wtedy dopytam, więc okazuje, że to się wszystko rozwleka, wy summa summarum jakby mocno na tym tracicie, bo my też mieliśmy zanim tam na wszystko w ogóle zmieniło się ta nazwa, reklamy się zasały, to po prostu trwało to dobrych kilka miesięcy, no i po prostu byliśmy na tym bardzo mocno stratni. Teraz wszystko wyszło na plus, ale po prostu no, tam był taki jeden kwartał dość ciekawy. Zrozumiałem, że wszystko się działo za dynamicznie, więc tutaj tego pewnie nie popełnimy, ale wracając do historii właśnie tutaj kolegi, to się okazało, że pomimo tego, że jest
nowa lokalizacja, więcej pacjentów, ale on może pracować mniej, bo musi ogarniać teraz bardziej jakby menadżerować tam i trochę ogarniać zespół i trochę ich komunikować ze sobą. To się okazuje, że miał dużo więcej pracy, a summa summarum nie mógł robić tego, co lubił, bo najbardziej lubił pracę z pacjentami, a teraz po prostu nie, a jednocześnie na zatrudnienie dodatkowego menadżera, gdzie na przykład w Warszawie trzeba zapłacić za taką osobę niespecjalnie mało, która w miarę to ogarnia, no to po prostu nie było go stać. Mhm. Więc się okazało, że był w takim beznadziejnej sytuacji, bo jednocześnie miał mniej kasy niż wcześniej, robił rzeczy, które do końca nie lubi robić, nie mógł sobie pozwolić na zatrudnienie menadżera, więc robił w ogóle więcej i summa summarum więcej obowiązków, mniejsze wynagrodzenie. Elegancki jakby, wiesz, jakby... Super deal. Super deal. Status społeczny zamiast rosnąć. Tak, to się nazywa w korporacji poziomy awans. To on był nawet... Tylko, nie, że on, nawet gorzej, bo ci spada wynagrodzenie. On spada ci wynagrodzenie. Tam poziom awansie chodzi o to, że masz więcej obowiązków awans. I nazywasz się już teraz nie... junior tam sprzedawca, tylko senior sprzedawca i masz więcej obowiązków i tyle samo wynagrodzenia. A tu jeszcze masz mniej, a jeszcze więcej obowiązków, więc nawet korporacje nie robią czegoś takiego. No nie, no właśnie. Czyli można sobie tylko samemu sobie coś takiego zrobić. Tak. I czasami, wiecie, naprawdę bardzo łatwo wejść w taką pułapkę, że jesteście więksi, macie więcej klientów, super przestrzeń, a tak naprawdę robicie więcej rzeczy, których nie lubicie robić i docelowo mniej zarabiacie i macie mniej czasu. No to jest po prostu jest stracona pozycja docelowo, bo jak są dwie waluty docelowo. Kasa i czas. Jak nie masz na przykład kasy, to masz dużo czasu i możesz tym czasem płacić. Jak nie masz czasu, masz dużo kasy, to też może być okej, bo stwierdzasz, że no, ja potrzebuję teraz finansów. Bo nie wiem, budujesz dom, mieszkanie, whatever. Ale jak nie masz czasu i nie masz kasy, to nie masz niczego docelowo, no nie? To nie trzeba żadnej waluty. To przemyśleć. Nie? Dokładnie. Tak samo jak wiecie, robicie marketing, to albo robicie go sami, bo macie czas, a nie macie kasy, a jak macie kasę, no to po prostu płacicie komuś i macie dzięki temu czas, więc tak to wygląda. Więc fajnie sobie funkcjonować tak, żeby no docelowo fajnie było mieć dużo kasy i dużo czasu, no nie? Na inne rzeczy. No to jakby wszystkim na tym zależy, tylko to... Jakby to znowu życie pokazuje, że nie jest takie proste, bo to proste. To wszyscy już dawno zrobili. Nie? To nie jest takie proste, trzeba się troszeczkę postarać. Więc tak to będzie wyglądało w naszym przypadku, że jednak chcemy mieć po prostu więcej czasu, żeby móc robić fajne rzeczy pod kątem zaangażować się bardziej w szkolenia, w nowe produkty. Na przykład o takim nowym produktem, nie wiem, czy wspominam w tym podcaście, chyba nie, bo wcześniej nagrywaliście, słuchajcie, jeszcze jeden materiał, który dotyczył po prostu tego, że właśnie w tym tygodniu, w tym doglądacie przez cały tydzień jest przedsprzedaż kursu neuroludzkiej terapii, który włożyliśmy sporo czasu, żebyście wyciągnęli sporo pieniędzy. Więc wszystko się zgadza pod kątem po prostu fajnej pracy z ludźmi. Mhm. Więc zerknijcie sobie, macie link pod spodem. Mam nadzieję, że są jeszcze miejsca, bo ta sprzedaż trwa już w ogóle jeden dzień. Na Kraków i na Warszawę. Kraków rusza w wrześniu tego roku, Warszawa w październiku tego roku, nie będzie innych miast. Kurs ma teraz 5 modułów, kończy się egzaminem teoretycznym, praktycznym i docelowo kończy się tytułem neuroterapeuty. Wrzucamy was w bazę i będziemy robić super promocję pod kątem właśnie promowania takiej pracy, takiego stylu funkcjonowania, jaki po prostu my w ogóle się wykorzystujemy z bardzo fajnymi efektami terapeutycznymi. W wielu sytuacjach, gdzie po prostu sporo osób, terapeutów, trenerów po prostu rozkłada ręce i mówi: nie wiem, od czego wyjść. I to jest ten moment, kiedy wchodzicie wy na biało i mówicie... Come on, pokażę ci. Pokażę ci coś fajnego i pokażę ci coś fajnego, dzięki czemu rozumiecie, bo w tej metodzie w ogóle jest dla mnie najfajniejsze to, że ja w miarę staram się, i to mi całkiem źle wychodzi, rozumieć powstawanie choroby. Jak to w ogóle się dzieje, u każdego oczywiście to jest bardzo indywidualna kwestia, ale jak się wydarzy, co się w ogóle wydarzyło, ta osoba jest w tym miejscu, a nie w innym, i jakie narzędzia będą dla niego najlepsze. I jak go w ogóle nauczyć, żeby on nie chorował, bo myślę, że każdy ma fajne umiejętności, tylko jakby nie ma tej wiedzy. Jakby co się z czym je, co się z czym łączy. I co jest w ogóle istotne. Tak. Więc bawcie się dobrze, link macie pod spodem. I wracając do naszego tematu jeszcze, więc jak będziecie na przykład chcieli do nas trafić, to się okaże, że jest tylko jeden gabinet i jest w ogóle minimalistycznie i mam nadzieję, że w tym gabinecie będą mieli wszyscy, tak, że po prostu lista rezerwowana 2 lata w przód pacjentów i koniec. I jest super, bo będę miał bardzo blisko w ogóle. No tak. To jest idealna opcja. Nie przeprowadza się na Włochy?
Taki mamy zamiar. Tak? Tak. A to będzie mieć blisko. No tak, tak byśmy chcieli właśnie. Tam w ogóle siedzi Izel, dlatego Maciek tam patrzy po prostu tak, w tamtą tak. stronę. I to jest fajna opcja, bo wydaje mi się, że my czasami po prostu jakby mamy takie myślenie w kadrach dużo, dużo przestrzeni, dużo trenerów, dużo pacjentów, dużo specjalizacji różnych w jednym miejscu, bądźmy super holistyczni, niech pacjent, który przyjdzie do nas, niech znajdzie wszystko. Tylko pytanie w ogóle po co? Bo ja bym wolał mieć, słuchajcie, taką małą specjalizację swoją, gdzie konkretnie ludzie wiedzieliby, o do mnie przychodzą ludzie i mówią, słyszałem, że robi pan migreny. Mówię, tak, to ja. Właśnie mam migrenę, świetnie. I głównie tacy pacjenci ostatnio przychodzą właśnie, migreny i jeszcze bardziej odjechane przypadki. I to jest w ogóle fajne, bo jesteście po prostu osobą, która się w czymś specjalizuje. Oczywiście wiadomo, że ktoś do was trafi z bólami kręgosłupa, bioder, kolan, jakiś endometriozą i tak dalej, ale po prostu macie swoją specjalizację, gdzie jesteście po prostu mistrzami w tym, albo pracujecie na mistrzów, dzięki czemu w ogóle też jesteście super rozpoznawalni, macie wysoką stawkę, wysoką skuteczność i po prostu mały zespół, bardzo mały zespół, który po prostu jest w stanie uzupełnić, bo czasami jest tak, że twoja praca może być za mało. Supermocami. Czyli po prostu jesteśmy takimi Avengersami terapii. Avengersami terapii, dokładnie. Każdy ma swoją specjalizację konkretną, jak w grze RPG, no nie? Tutaj tak, mam skompletowaną drużynę, paladyn. I po prostu idziesz dalej i słyszysz głos Piotra Franceskiego. Tak. Który ci mówi, że zanim wyruszysz w drogę, należy zebrać drużynę. O, mocne. Dokładnie. Masz tak to małe, jak w Line Age, 9 osób. Max. O. To dużo bardzo 9 osób to jest. 9, tak. 9, jak masz swój game, 9 to jest bardzo dużo. Takie małe party. Także po prostu jak był tank, jakiś jest jakiś damage dealer no. I jakiś buffer healer. Trzy osoby. I jesteś w stanie po prostu zrobić mega siekę po prostu. Tak. Uniwersalne. I po prostu pracowałeś sobie właśnie z konkretnymi tematami. I to jest bardzo fajnie, żebyś, słuchajcie, nie zapętlić w taką po prostu ilość, tylko po prostu jakość. Bo docelowo my też jakby pracujemy z jakiegoś powodu. Czyli to jest to, co na przykład wydaje mi się, że jak my sobie wspominaliśmy, czego brakuje na przykład u nas w reklamie, na przykład sprzedajemy Neuroklub, albo na przykład jakieś szkolenia, to bo trochę w naszej branży to jest, dużo osób mówi, że to jest nieetyczne, pod kątem jakby, po co w ogóle ty pracujesz z ludźmi, no nie? Jakby, co ma ci to dać? Co ma ci dać te szkolenie? I to nie jest tak, że to ma ci dać szkolenie, że masz coraz trudniejsze przypadki w gabinecie. No bo wiesz, jakby, no fajnie, no nie? No tak. Ale docelowo my tak naprawdę chcemy mieć, jeśli chodzi o pracę, to po pierwsze spełniać się, czyli po prostu mieć fajne efekty, bo to jest po prostu fajne, ty masz jakąś swoją drogę życiową, cel, chcesz być terapeutą, pomagać ludziom, super, ale chcesz mieć właśnie powiedzmy, sporo zarabiać, żeby mieć dużo wolnego czasu na przykład na swoje pasje, rodzinę, znajomych i tak dalej. No tak. Więc te trzy rzeczy. Więc nie zapominajcie sobie o tym, bo my czasami wylecimy w tam, że po prostu coraz trudniejsze przypadki, coraz więcej ludzi w zespole, coraz bardziej prestiżowe w ogóle miejsce, więcej rzeczy. Chcemy po prostu... I nasz awans. Tak, i chcemy po prostu jakby z jakiegoś powodu zadowolić wszystkich. Mm-hmm. Nie wiem, dać ludziom pracę, spowodować, że każdy pacjent może do nas przyjść z Włoch, dzielnicy Włochy, każdemu pomożemy. Każdemu po prostu. A to jest bardzo ciężkie do zrealizowania i wydaje mi się, że bardzo łatwo się jest po prostu wypalić tutaj. Może tak być. Pamiętam, miałem słuchajcie, kolegę, który miał 5 gabinetów masażu. Potem się przyszedł jakiś kryzys w ogóle, tam w 2008 roku. Został w ogóle z jednym gabinetem, gdzie on pracował głównie. Mówi, o, to ja rozumiem. To no jest tak. To, co chciałem robić. No trochę tak. Się za bardzo zaorałem. Jeszcze tam ilość był menadżerem i się okazało, że po prostu on chciał masować ludzi. No i później tak, nie tego robić do końca. Nie były potrzebne. Tak. No, a to jest tak właśnie z byciem szefem. Więc to jest nasza rada i oczywiście też mieliśmy taką rozkminę, że zaczęliśmy w ogóle ten temat, że bardzo ciężko jest czasami zrobić na gabinecie, jeżeli chcesz po prostu też, bo ktoś mógłby się z nami nie zgodzić. Mówi, kurde, ale jak to przecież jest, zobacz, masz terapeutę, płacisz mu tam 4 dychy za godzinę, wizyta w Warszawie 200, stoi ci 160 zł. Mhm. Niby fajnie, ale no też tak. Docelowo fajnie było mieć osoby, które po prostu dobrze zarabiają w gabinecie. No tak. I też nie są... Druga sprawa jest taka, że też jak chcę, żeby to były osoby, które
dużo umieją, mają duże doświadczenie, fajną skuteczność, z którym się dobrze dogadujesz, to no też umówmy się, że one nie będą chciały u ciebie pracować za 40 zł. Mhm. No to jest taka druga sprawa, nie? Więc znowu można... są oczywiście takie miejsca, gdzie tak to jest, no ale to jednak, jak mówiliśmy o tym, że zależy nam na jakości i na takiej właśnie fajnej atmosferze i na takiej właśnie drużynie Avengersów, to no, na pewno się wtedy w ten sposób nie uda. To już albo, albo. Tak, i w ogóle też moim zdaniem fajnie być takim też pracodawcą na przykład, który po prostu w jego, na przykład okazuje się, że w tym gabinecie po pierwsze jest super zespół na przykład, po drugie są bardzo dobre stawki, po trzecie, myślę, że fajnie być w gabinecie, na przykład, w którym po prostu robią super rzeczy, jednocześnie to jest taki elitarny, drogi gabinet. W sensie nie to, że po prostu jest drogie sufity i tak dalej, marmur na podłogę. Fajny żrandol. Tylko po prostu, wiesz, jakby konkret, też wynagrodzenie po prostu, bo to też jest chyba, jak szukamy pracodawcy, to jest pierwsza rzecz jest taka, że no dobra, ile tam zrobię, no nie? Mhm. Po pierwsze, ile tam zrobię i jakie fajne rzeczy tam się robi. I czy ja mogę tam, w naszej branży to jest bardzo ważna rzecz, czy ja mogę być tam sobą? Czy ja mogę po prostu robić to, czego się nauczyłem na szkoleniach? Wykorzystywać tych metod, nawet może tych trochę takich, powiedzmy, dziwnych metod, gdzie na przykład, nie wiem, czy... Tak, bo to jest też temat, który często się przewija, jak rozmawiamy z kursantami, że często zmieniają pracę albo myślą w ogóle gdzieś tam o zmianie, nawet nie ze względu na warunki finansowe, tylko na to, że nie mogą się jakby dalej rozwijać. Tak. Nie mogą korzystać z tego, czego się nauczyli, a wiedzą, że to jest fajne, ważne, ale są sztywniutkie zasady. No, żebyście dobrze zrozumieli, okazuje się na przykład, że mieliśmy takich kursantów, którzy na przykład byli w gabinecie, zrobili fajną pracę, przez co pacjenta na przykład nie bolała ta noga, po czym zostali wysłani na dywanik dyrektora i ktoś mówi: Marek, dlaczego tego pacjenta tak zrobiłeś? Mówi: no ale przecież jest super, przecież nie boli go i tak dalej. Marek, ale ty nie będziesz pracował z nim przecież codziennie i on pójdzie do pani Grażyny, a pani Grażyna nie potrafi tak pracować jak ty. I jak ona się poczuje? Mówi: ale no przecież pomogę pacjentowi, jakby jego noga go nie boli i tak dalej, chyba o to chodzi. No właśnie nie, Marek. Nie chodzi tak. Bo ten pacjent, jest piąta wizyta, on się czuje dobrze, a ma jeszcze kolejne 5 rozpisane. I co teraz? W dodatku u kogoś, kto... U pani Grażyny. I co ona teraz powie? Jak on powie, że chce tak samo, na przykład drugą nogę albo coś takiego. Przecież ona nie potrafi tak pracować jak ty. No i się okazuje, że słuchajcie, no trochę niefajnie, no nie, bo musicie wrócić do metod, które według was są nieskuteczne, bo po prostu inni w gabinecie nie są tak dobrzy jak wy przykładowo. No tak. I się okazuje, że wasza tutaj samocena... No jest to na pewno mega demotywujące. Dokładnie. I wydajecie kupę kasy na szkolenie przykładowo, czego nie możecie w ogóle zrobić, bo się okazuje, że... To jest jeszcze bardziej demotywujące. Tak, to jest, no, ktoś powie, to są takie dziwne metody. Nie, to wiesz co, to jest jakby za mało badań jest na to. Niekoniecznie, bo ci pacjenci po prostu też chcą, żeby inni tak pracowali. I to jest niefajne, więc znowu można być sobą, korzystać z fajnych metod, dobrze na tym zarabiać i być w prestiżowym, fajnym teamie, który po prostu rozumie się i się w ogóle uzupełnia. Po prostu rewelacja. Ale żeby to zrobić, naprawdę jest ciężko, żeby tych gabinetów na przykład było dużo. Ja widzę na przykład nas w przyszłości, że mamy super dobrze prosperujący jeden gabinet w Warszawie, taki właśnie większy, powiedzmy tutaj, nazwijmy to gabinet matka. I takie malutkie gabineciki, tyci w innych miastach. Bach, coś w Krakowie. Jeden, malutki. 2 osoby max. Mhm. Bach, gdzieś po prostu taki mały, super małe koszty. Za 300 zł. Pełny utrzymanie gabinetu 300 zł. Jak ja, słuchajcie, słyszę, bo wobec sobie na przykład tak gadam sobie z naszym Bartkiem, kursantem. Aha. On ma gabinet w... Ja zawsze mówię, to jest Żory albo Żary. Przy Zielonej Górze. Chyba... Ja nie powiem, bo ja, mi się bo jedna, jedna jest na Śląsku, a drugie Zielonej Górze. Nigdy nie pamiętam. Tak. Chyba Żory są na Śląsku. No to Żary, powiedzmy. Powiedzmy, i on tak mówi, że w ogóle wynajem gabinetu. Fajny gabinet, nieduży. Kilkanaście metrów. 600 zł. Mhm. 700. Tak. Ale jakiś rok temu oglądaliśmy mały gabinet w Częstochowie. Był też za 500. O 500. Za 500. To właśnie ja tak to widzę. Tak. No trzeba było go tylko odmalować. Jeden gabinet, kilkanaście metrów, albo nawet za 20. Tak, żeby było tak, wiesz, może było taki mini trening funkcjonalny zrobić. Mhm. I tam po prostu 2 osoby wstukane. No przecież to się zwraca ci w ciągu, w poniedziałek do południa. Masz pełen zwrot gabinetu, jakaś tam reklama i koniec. I po prostu wypchany grafik, po prostu ludzi full.
i się tylko wymieniają w prostu w tym gabinecie. Więc bardziej tak to widzę jakieś takie, może nawet nie największe miasta w Polsce, tylko taki pod Krakowem coś. Opole, pod Gdańskiem. To ewentualnie tak, żeby po prostu nie władować się, bo naprawdę, słuchajcie, to jest bardzo łatwe. Nie zróbcie tego, nie pomijcie naszych błędów. Bądźcie roztropni, rozważni. Możecie w komentarzu napisać po prostu swoją małą historyjkę, bo myślę, że dużo osób ma bardzo ciekawe przemyślenia, jeśli chodzi o prowadzenie biznesów i właśnie rozwój gabinetów fizjo. Jak wy na to patrzycie? Czekamy na wasze historie. Oczywiście, jeżeli wam się temat podobał, subskrypcja, like, komentarz właśnie w kontekście rozwijania gabinetów. Jak wy to widzicie, czy zgadzacie z nami? I widzimy się w kolejnym podcaście. Postaram się być teraz bardziej regularni, jeśli chodzi o nowe rubryki. I oczywiście widzimy się, słuchajcie, na NIT-ie, kolejnych modułach, 5-modowym kursie, na jesieni. Tak. Do zobaczenia fizycznie albo na klubowych spotkaniach, bo są też takie. Co kwartał. Co kwartał, no. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Hej. Ciao.